Jakbyś chciał na przykład sobie kupić taki fajny... Skrzynia. Przedmiot, jak grasz na mrocznym na końcu gry, no to musisz zbierać wszystko, żeby mieć kasę na to. Dobrze, że jestem zwykłym graczem. Ale ta skrzynia jest do podniesienia? O, dobra. 5. Nie wiem, gdzie notować tego. O nie, tutaj dobry przedmiot. O, cenna ozdoba, za to też pan harpi. O, i 32 aż tego. Nie, 12. Dawaj golema. Wiesz, że niezbyt wyszykana technika. No. Mimo, że jesteś numer. On co się będę męczył? On też męczył? Wybuchnie? Nie. Taka szkoda. Co się będę męczył? Coś wypadło z niego? Jakieś kamienie? O, nie zniknął. Kamień. O, dużo giftów jakiś. Co to będzie? Ziółka. Grzyby, inne pierdoły, oreny. O, zbroja z Banart. O Jezus Maria, czekaj, 105 plus 13. O Jezus Maria, Maciek, zwolni! 25, 33. 143. Jeszcze 33. 176. Jesteś przeciążony. 35. Ojejku, 206, 211. No i 26. 237. Rozkręcasz się powoli. Jeszcze ci zostało tylko... Mówiłem ci, że tu można fantów 250 mniej więcej, prawie więcej niż 250. Więc ciągle czekam. Ciągle czekam na moje pieniądze. Moje pieniądze. To trzeba Y. Tak, wiem. Trzeba Y. Trzeba naciśnij Y, żeby wyrzucić. Ja, ile jeszcze tam tego... O, rany, Bartek. No, sam chciałeś zostać... Łopata 10 waży. Okej. Okay. I jakieś... Naprawdę łopata waży więcej niż tak, miecz półtora ręczny? Tak, tak. Niech żyje logika. CD Projekt Red. 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 A sukno jest tam. Sukno jest tego dużo. Okej, już możesz biegać szybko. Lol. Wróciliśmy na szlak, tak? Główny. Awansowałeś? Awansuj. Ta dyskretna gwiazdka, która ci tak... O, jest to jakiś ziom leży. To już z niego zbierałem. Aha. W co inwestujemy? Już ci zaraz powiem. Finezyjny to ja jestem, to na razie nie potrzebuję. Finezyjny jestem już na starcie, nie? Tak. A, czekaj, tak dam. Młynek? Tak. Nieźle. A jak będzie ich kilku, to zawsze będą dostawali 100%, tak? 100%. No. Czekaj, chyba tu. No, beczkę kopał chyba. O nie. Chyba kopaj nie beczkę! Gdzie jesteś? Na jakimś nabrzeżu? O nie, trochę w dupie. Tymi sztyletami trochę go zaspamowałem, ale... O! Aż podkradł się. Gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Może powiem, po co tu jesteśmy? Czy od razu do konkretów? Konkrety! Szilard Fitz Esterlen czeka. Metnary Rawne Wart Hetmer. Co? No, po nilfgaardzku gada. Jaki bej. Miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się. Związali go? No. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester Garemnyt. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Czekaj, zanim coś wybierzesz, no. Ich język brzmi, jakbyś mówił od tyłu. Tak, tak, trochę. Nie wiem, nie. Nie mówiłeś ich do tyłu. Nie. Avruk. Po nilfgaardzku. Avruk. Foltest nie żyje. Niektórzy wciąż wierzą, że to moja wina. Muszę dopaść prawdziwego zabójcę. Rozumiem. Możesz być bezduszną maszyną do zabijania, ale sława mordercy przeszkadza w interesach. Dlaczego tak się mną interesujesz? Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel. I to z samym Jorvetem.
to prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensid w wąwozie Hydry? Królowie Północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Richet. Jorvet był na liście skazańców. Retrospekcja, jest! Boom! Teraz! Now! Sentymentalny Geralt, kurwa, przy ognisku. 13 września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Richet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy gonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270, przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270, Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Zbierają armię! Tak to działa. Zawsze kiedy słyszę jeźdźcy gonu, myślę, że są jeźdźcami samogonu. Ale człowieku, to z tymi jeźdźcami gonu to jest taki... Pierdolnik. Motyw. W ogóle fabuła tej gry jest taka, zabawne. Że nie da się opowiadać. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Miałem retrospekcję, sorry. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lochmuin. Rada i kapituła czekają, a Triss Merigold jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty patrz, mówisz? Patrz. Patrzę ja. Figurka. Musi mieć ją przy sobie. To dildo, to które znaleźliśmy, tak? No to solniczka. Chciałem dildo. Ci kogoś przedstawić. Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Triss zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. Nakryli Wiedźmina na nigdzie. Co to jest? No, spetryfikowana... Nie, poczekaj, kompresja artefaktowa. Zanim zginiesz, Wiedźminie, możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie co? Tej figurki? Znalazłem ją przy zwłokach mężczyzny. I dokończyłeś jego zadanie. Ku chwale cesarza. Triss pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynię cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Taryfika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Van Hemar, gdy już z nim skończycie, złóż Cynthii moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Filip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. No, zrobili nas w kuja trochę. No trochę. No, tak. Ale to jest taka zawiła, zagmatwana polityczna fabuła. To wiesz. Dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivi? Mamy umrzeć teraz? Chuj ci w życie. Chędosz się! Chędosz się, Nilfgaardczyku. Twoje słowa nie znaczą już nic. Kurwa, bardzo to bohatersko z ich strony, że spętanego człowieka. To jest egzekucja, a nie pojedynek. Powinien być pojedynek. Źle trzymasz miecz, dzieciu! Wiewióry! Nie... Vernon i jego dupa. Na którego możesz liczyć zawsze, nawet jak go zdradzisz. See you later, fuckers! Dobrze, że buławą mnie przeciął tej. To było w jego stylu. Dobra, ten jeszcze to, się merda. No, dostał tylko kopa w ryj, no. Chyba czas to skończyć.
Garda! No pociśnij go, pociśnij. Jeb go, ździdy! Taki... Ardem go, Ardem! Dawaj łysego czarodzieja! A, no nie się posłaniał się tym gównem, teleportuj się, frajerze. Nilfgaardczycy! Trzeba uważać na tego, bo on tam będzie pluł tymi fireballami. Firebombki będzie puszczał. O, nie mam tego! Nie masz, wigoru, nie masz mocy. Czy jak tam zwali to. No, wigor. Ten jaki pedal, no dobra, jego trzeba inaczej później tam... Zestunować go, Maciek. Kontry. Kolego! Nie rozbestwiłeś się z tymi fireballami? Bawi się ogniem. Rodzice teści mówili, że kiedy będziesz patrzył się w ogień, będziesz ścikał w nocy. Dobra, najpierw chyba się pozbędziemy tego ścierwa. Poważnie. Napierdalaj chuja! Maciek, no wszyscy patrzą, Maciek! Zamknij gębę. Maciek! Jeszcze jeden jest? Nie, już nie. Jest tylko ten we. Teraz on się jeszcze teleportuje. Nie, on tutaj zostanie. O, teraz się teleportuje. Co za sieć? Taką trzeba być pizdą, żeby używać teleportacji. Jeszcze się uzdrowił. I Wes gdzieś ma jakieś kurwa problemy z ogarnięciem dupy, bo... Oj, poważnie, tylko nie rzucaj fireballa. Pendejos powiedział? Czy coś takiego? O, kolego! Maciek, wiesz, że mamy mało życia? Ja wiem, że nie mamy żadnych eliksirów wypitych. O, Ren! Jeden. Licz jeden! Dobra, doliczę ci tego jednego Rena, którego zebrałeś. 238. O, już to zrobimy. Och! Dobrze, Geralt, po prostu mistrz. Co zrobiłeś, Geralt? Rzucił gdzieś w powietrze sztyletem. Biedactwo się przewróciło. O, jeszcze raz. Teraz go. Co za menda. Nie wiem, co robisz tym sztyletem, ale to chyba nie jest zbyt dobra pozycja. No bo on cały czas rzuca na siebie te głupie czary ochronne. To są upierdliwi są ci czarodzieje. Strasznie, no patrz. O, on rzuca na wiwat po prostu. Nie, no bo jak on rzuci ten ochronny czar, to schodzi ten namierzenie, tak? No zobacz, to o, mój po Boże. Prostu takie... Nie możesz podejść go zraszować? Podejdź go zraszuj. Ale ja nie chcę, żeby mi wywalił fireballa, no i już. Ale żeś się teleportował, ziom! No jeszcze nie działa na niego art. On ma zajebiste miejsce, on się chyba tutaj, wiesz, będzie teleportował do skutku. Weź go przyciśnij tam. Nie, no trzeba go stąd... Skuszy Maciek. Niech on... Maciek, z łuku go. Nie, niech on stamtąd wyjdzie. Ale dlaczego? Jest okej, okay. Teraz zostaje pierdol. Nawet nie pomyślał o tym, żeby... No zobacz, on nawet jak leży, to rzuca na siebie ten gówniany czar. Jaka to jest pizda. Leż tam, szmato. A, już chuj. Zmarnowałeś. On chyba bardzo chciałby się teleportować gdzieś indziej. Ja nie mogę. O! Jest progres. Aha, muszę naokoło teraz go. Aj, wiesz co, jakoś ci powiem, że... Zostań tu, szmaciarzu! Ej, zostało mu już mało życia, więc na pewno go dojedziesz. No, ale on... Jezus Maria, naprawdę rzuca to na siebie, kiedy już leży. O. No właśnie. Wes, oczywiście dobrze ci idzie. Avru! Gin śmieciu! No kurwa, zrobiliśmy porządek. Dobrych czasów. Ja nie mogę. Od lat nie zabiłem Nilfgaardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. No bo ty stąd bali. Ty zabrali Triss, kurwa! Shilard ma Triss. Zabierają ją do Lochmuin. Teraz rozumiem, skąd ta awantura. Ambasador Nilfgaardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. I o niewolnikach jest ta gra też? Co się stanie w Lochmuin? Więcej niż myślałem, to pewne. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł.
Osłaniało go dwóch innych wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Lok Muin. Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich czarodziejów i czarodziejki północy. Jako że Lok Muin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowit, władca Redanii. Ale delegacja Nilfgaardu? To Polacy. Radowit, banda magów, królobójca i Nilfgaard. Mała to była. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roż. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Po co to się nogi nocą? Dawaj go tym, Hardem go. Nie, to jest ten, perswazja. Tak? Myślisz, że się nie uda? Nie, no czekaj. Potrzebuję odrobiny krwi Henselta. Oni tak jest takim Ktoś dalał trucizny do wina Saski, a jego krew jest jednym ze składników antidotum. I co z tego? Saskia to buntowniczka, dziewka znikąd, która wyciera sobie gębę rycerskim honorem. Powiedział Vernon Roż, książę błękitnej krwi, dzieci. To jasne. Chęt dożyć to. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników, potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? A miecz zajebisty odzyskać muszę? Swój? No dobra. O, zbroja z Mahakamu jest dobra. No Geralt! Co ty taka cienka pipka?